Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Staroźreby, czas płynie nieubłaganie. 3 lata temu w wyborach powszechnych objąłem urząd wójta gminy Staroźreby. Rocznica ta skłania do refleksji i podsumowania. Był to czas intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra całej gminy. Ten trzeci rok jest zupełnie inny. Pomimo, iż jesteśmy w planie naprawczym, udało się zrealizować wszystkie wyznaczone cele. Wyremontowaliśmy drogę gminną relacji Bromierz-Bromierzyk, realizowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to pierwsza inwestycja od wielu lat, gdzie pieniądze pochodziły z składu własnego, bez udziału jakichkolwiek pożyczek i kredytów. Sukcesywnie poprawiliśmy jakość dróg gminnych żwirem i kruszywem. Mieszkańcy, którzy mieszkają przy utwardzonych drogach, przy obecnej pogodzie, nie muszą martwić się, czy dojadą do domów. W tym roku zakupiliśmy i dostarczyliśmy 10 200 ton żwiru i kruszywa na drogi gminne za kwotę ponad 560 000 zł. To najwięcej w historii naszej gminy w ciągu jednego roku. W listopadzie rozpoczął się remont ulicy Strażackiej w Staroźrebach. Inwestycja opiewa na kwotę 330 000 zł. Blisko 300-metrowy odcinek drogi gminnej zyska nowe życie. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Całość zostanie sfinansowana z funduszy własnej gminy. W ostatnim czasie rozpoczęły się prace polegające na budowie drogi gminnej w miejscowości Rogowo. Jest to kolejna duża inwestycja w tym roku, a droga bardzo potrzebna. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tej inwestycji. Środki własne stanowią ponad 370 000 zł. Oczywiście bez udziału jakichkolwiek kredytów i pożyczek. Mijający rok to również kolejny wybudowany kilometr drogi powiatowej relacji Ostrzykowo-Nowa Wieś, gdzie mieszkańcy od wielu lat czekają na obiecaną budowę tej drogi przez starostwo. Mam ogromne nadzieje, że uda się zrealizować to zadanie w całości w nadchodzącym czasie. W 2021 roku otrzymaliśmy środki finansowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Dzięki tej dotacji możliwa jest m.in. organizacja połączeń autobusowych w weekendy. Posiadamy jedne z najtańszych połączeń autobusowych w powiecie płockim. Bilet jednorazowy kosztuje jedynie 3,50 zł. Pomimo rosnących cen paliw i panującej inflacji, utrzymamy cenę biletu na tym samym poziomie w przyszłym roku. W mijającym roku przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Staroźrebach. Mam ogromną nadzieję, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład uda nam się pozyskać dodatkowe środki dla tej niezbędnej inwestycji. Rok 2021 był również dobry dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Bez wątpienia jedną z najważniejszych inwestycji jest właśnie rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Wybudowaliśmy sieć wodociągową do miejscowości Sendek. Aktualnie jesteśmy na ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Staroźreby. Uzyskaliśmy środki finansowe na ten cel w kwocie 2 125 000 zł. Poprawi to znacząco komfort życia i stan środowiska naturalnego. Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy wiosną przyszłego roku. Miniony czas to również mniejsze inwestycje oraz przedsięwzięcia. Pozyskane zostały środki na usunięcie azbestu w kwocie niespełna 30 000 zł. To również wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Wyremontowany został również garaż remizy strażackiej w miejscowości Smardzewo. W miejscowości Mieczyno zostały zamontowane progi zwalniające. W miejscowości Przedpełce, Mrówczewo, Worowice Wyroby i Żochowo Nowe zostały zamontowane lampy solarne hybrydowe. Do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostkowo zakupiliśmy krzesła i stoły bankietowe. W 2021 roku nie zapomnieliśmy również aplikować o środki finansowe na funkcjonowanie oświaty. Ogólnie udało nam się pozyskać dotacje dla szkół opiewające na kwotę blisko 290 000 zł, przy minimalnym wkładzie własnym ponad 12 000 zł. Pozyskane zostało wsparcie finansowe na realizację programu Laboratoria Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID
na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów, rozwijanie kompetencji przyszłości. Uzyskaliśmy również dotację celową na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 aktywna tablica w kwocie 49 tysięcy złotych. Mijający rok to również pozyskane 2 800 000 zł z programu Polski Ład na zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów i utrzymania porządku i czystości w gminie. W ramach tego zadania zostanie zakupiona śmieciarka, hakowiec z pojemnikami na odpady, samochód ze skrzynią siatkową na odpady segregowane, wóz asenizacyjny, samochód specjalistyczny WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz zamiatarka uliczna. Ta inwestycja pozwoli rozwinąć spółkę, a przede wszystkim pozwoli obniżyć koszty związane z gospodarką odpadową. To co najważniejsze, ceny na przyszły rok za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian. Prócz odpadów w bio, gdzie zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli swoje własne kompostowniki. Szanowni mieszkańcy, kończąc trzeci rok kadencji, serdecznie dziękuję za otwartość na współpracę i zaangażowanie w realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój naszej gminy. Jak widzicie sami, drodzy Państwo, nasza gmina rozwija się praktycznie we wszystkich aspektach życia. Przed nami nowe cele, nowe wyzwania, które będę starał się systematycznie realizować. W następnym roku będziemy powielać wszystko to, co było dobre. Planujemy budowę kolejnych dwóch dróg asfaltowych, modernizację kolejnych dróg kruszywem, rozbudowę punktów świetlnych oraz kanalizacji. Planujemy wybudować dwa place zabaw w miejscowości Nowa Góra i Staroźreby. Tworzymy dokumentację projektową dla budowy chodnika przy ulicy Wiatracznej z budową parkingu przy Stadionie Świtu. Chcemy również wyasfaltować ulicę 30-lecia. Rozpoczniemy również pracę nad tworzeniem dokumentacji dla budowy chodnika łączącego Staroźreby z Nową Górą, gdzie pierwszym etapem, który będziemy chcieli zrealizować w przyszłości, jest odcinek do skrętu na Zdziar Wielki. Rok 2022 to również planowana modernizacja oświetlenia ulicznego. Wysłużone lampy sodowe sukcesywnie będziemy zamieniać na nowe LED-owe. Dzięki temu uda nam się zredukować koszty energii, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż pomimo planu naprawczego i trudności, z którymi się borykaliśmy, podatki w naszej gminie były w większości niższe lub porównywalne do sąsiednich gmin. Również i w przyszłym roku znaczna większość podatków w naszej gminie jest niższa niż u naszych sąsiadów. Szanowni Państwo, pomysłów mi nie brakuje, a cele stawiam sobie coraz to ambitniejsze. Przy rozsądnym gospodarowaniu środkami finansowymi, tak jak do tej pory, oraz sukcesywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w najbliższych latach uda nam się zrealizować zamierzone przedsięwzięcia. Oczywiście nie wszystko i nie od razu. Jednak podejmując skuteczne działania, tak jak dotychczas, wierzę, że razem we współpracy z radnymi, ale przede wszystkim z Państwem, uda się zrealizować wszystkie zamierzone cele. Pozdrawiam serdecznie.